Cześć, witam wszystkich. Dzień dobry. Zaczynamy od Toyotki. Pomiar akumulatora przede wszystkim, bo tak jak Wam mówiłem, wydaje mi się, że ten rozrusznik zbyt ospale tym silnikiem kręci i wcale nie uważam, że to będzie rozwiązanie problemu. Być może problem jest w układzie paliwowym, ale chodzi mi o to, że gdy nie rozwiążemy tego problemu, dalsza diagnoza jest najzupełniej bezcelowa i bezsensowna, więc najpierw to. Akumulator, przepraszam, niby roczny, ale wiecie jak to jest. Sprawdzić trzeba, obciążyłem go prądem taką opornicą 300 amperów i napięcie spada nam do 10, 2, 10, 3, więc powyżej 10 V myślę, że akumulatorem jest wszystko w porządku. Więc tutaj sprawdzamy teraz masy połączenia i finalnie dobiorę się do rozrusznika. Jak będzie rozrusznik kręcił tak jak potrzeba i będzie wszystko w porządku, to będziemy dalej testować, jak on buduje ciśnienie i co w ogóle dalej dzieje się z układem paliwowym. Na razie to nie ma najmniejszego sensu. Dobra, słuchajcie, plan teraz jest taki, aby przy próbie odpalania auta spojrzeć sobie na multimetr, który jest wpięty w akumulator i zobaczyć, jak napięcie zachowuje się przy próbie kręcenia rozrusznikiem. Dodatkowo był akumulator doładowany przez chwilę przynajmniej, no jakąś tutaj pół godziny mu dałem, mimo że przy próbie nie wyszło źle, przy próbie 300 amperów napięcie spadło tam powyżej 10, jak Wam już wcześniej mówiłem, czyli tej takiej magicznej linii 10 V nie przekroczyło. Zobaczymy teraz, jak zachowuje się przy kręceniu rozrusznikiem. Mam nadzieję, że będziecie widzieć tam, może inaczej. No może coś się uda, a jak nie, to będziecie musieli wierzyć na słowo. Mamy 12,50. Nie wiem, odbijają się refleksy, no ale coś tam zauważycie. 12,50 mamy, czyli akumulator jest naładowany i kręcimy. Spada poniżej 10, a chwilami nawet do 8 V dochodzi. Także myślę, że ten rozrusznik dużo więcej ciągnie prądu niż powinien. Zobaczcie zresztą, jak się zachowują kontrolki. Dodam Wam tylko, że silnik już jest, jak zresztą słyszeliście, parę razy odpalany, więc to nie jest jakiś fest zmarznięty, zimny. Zresztą temperatura na zewnątrz dzisiaj była w granicach, powiedzmy sobie, 0, może plus 2 stopnie. Dobra, czyli tak, z rozrusznikiem na pewno nie jest ok, on doi tego prądu tutaj za dużo z tej instalacji, no i dobra, i wymieniamy go, nie ma bata. A tutaj rozkręcam sobie Passata, aby się dobrać do rozrządu, no i jak zwykle, słuchajcie, w takich leciwych autach to nigdy nie jest tak, że wymieniamy tylko to, co żeśmy zaplanowali. No zobaczcie, tutaj intercooler jest zaciapruchany, ponieważ no, przetarty jest jeden kanał tam na dole. W rogu będzie chyba widać, dlatego jak mam to już na wierzchu, jest teraz w miarę dostęp, no to pytamy klienta, jeśli się zgodzi, to mu to wymienimy, a jeśli powie, że nie, tylko rozrząd, no to niestety nie, no. Mamy decyzję w sprawie interkulera, słuszną i jedyną wymieniamy, a przy okazji, co Wam tutaj jeszcze ciekawego o Passacie ja mogę pokazać, chyba już nic, bo było na tyle razy wałkowane. Uszczelniacze, kompletnie nowy rozrząd z napinaczem, to jest chyba AJM, 115 koni, wymieniamy i niech śmiga dalej. A, przypomniałem sobie, o widzicie tam, jest chłodnica oleju, wymiennik i tam będziemy musieli założyć uszczelki, bo już ciekło, już się nawet wypłukało, także tu już nie jest, że się poci, tylko po prostu cieknie pewnie ciurkiem. Także przy okazji to też będzie zrobione. Ja chciałem Wam pokazać rozrusznik nowy, bo zapomniałem cokolwiek ograć. Rozrusznik jest nowy, nowo regenerowany, chyba tak cena na to wskazuje. Tak, jest po regeneracji. On troszkę taki tutaj dziwoląg jest, bez głowiczki. I był właśnie wczoraj poślizg, bo zamówiłem.
też po numerze win sprawdzane, a wyszło całkiem co innego, no, ale już dzisiaj mamy właściwy. Na razie tych rur nie skręcam, zobaczę po prostu jak to odpala, a później jak będzie coś jeszcze trzeba ryć, no to żeby nie mieć roboty tej samej. Dobra, bez gadania idziemy do auta. No i jedziemy z tematem. Ło, Władek, patrzaj. Wicia wierzchem wrócił. Nie może być na kocie. Dobra, żeby to nie było tak, że jest przypadek. Zauważyliście, że całkiem rozrusznik inaczej kręci. Nie ma nawet chwili, żeby się zastanowił. Silnik od razu wchodzi na obroty. Słuchajcie, przyszło mi do głowy, żeby zrobić jeszcze pukankę układu paliwowego. Takim specyfikiem. Podpinam zaraz. Tutaj wiem, że można by z puszki, bo ta pompa zaciągnie sama. Ale wiecie, ryzykować, że nam się puszka na pracującym silniku przewróci, stamtąd sobie pociągnie i przepukamy ten układ cały paliwowy. No to dobra, palimy maszynę. Mam nadzieję, że nie wybuchnie. Zobaczcie sobie na korekty wtrysków. Czwarty wtryskiwacz. No jest słabo, nie? Ale pracuję sobie teraz na pukance. Zobaczymy efekt, czy będzie gorzej, czy będzie lepiej. Niech popracuje trochę. A tu mamy korekty. Już po jakimś czasie przepracowało trochę na pukance. Poprawiło się cokolwiek. Widzicie, na czwartym było minus 2. Jest 0,7. Dobra, wiadomo, że nie naprawimy wszystkiego pukanką, ponieważ no nie w tym rzecz. Zużycie mechaniczne nie da się naprawić żadną chemią, tak? Ale jeśli na przykład to jest kwestia zabrudzonych końcówek i ich wydajności i mamy gdzieś tam nam podlewa coś, no to jak najbardziej tak, można coś takiego zastosować i na pewno daje efekt. Dobra, wszystko mamy poskładane, wszystko chodzi tak jak trzeba. Dodatkowo, słuchajcie, wyciągnąłem z pompy przy wyjętym rozruszniku zawory SCV. Ten jeden czerwony i tam dalej jest za nim zielony. Wyjąłem je, ponieważ miałem fajny dostęp, jak nie było rozrusznika, do wszystkich śrub. One były te śruby skorodowane, więc tak sobie pomyślałem, gdyby była potrzeba później. Więc zrobiłem to profilaktycznie, zawczasu. Słuchajcie, jest wiele opinii na temat tych zaworów. Jeśli one sprawiają problem, czy warto je czyścić, czy warto cokolwiek z nimi robić. Z doświadczenia mojego powiem Wam, że kilka razy zdarzyło mi się, że auto właśnie przyjechało na takie problemy typu brak mocy, gaśnięcie i podobne rzeczy, czyli tryb awaryjny. I po wyczyszczeniu auto z powrotem odżywało nie na długo, ale już mieliście przynajmniej gotową diagnozę, nie musieliście strzelać, bo one, nie wiem ile teraz kosztują, ale kiedyś to kosztowało, przeszło tysiaka chyba, dwa te zaworki. Właśnie wróciłem z jazdy testowej, wszystko śmiga, Toyotka żyje, nic się nie dzieje niepokojącego, ale mamy, szykuje się nowa robota, to już tak po rozmowie na spokojnie z właścicielem, mianowicie będziemy ściągać pokrywę i sprawdzać podkładki. Właściciel nie pamięta, aby ktokolwiek cokolwiek tutaj w tym kierunku robił, więc myślę, że warto, ale to już będzie chyba oddzielny film. Póki co zabieram się, żeby poskładać Passata.